Egzaminy dojrzałości tuż za rogiem. Do matur szykują się nie tylko uczniowie, ale także ich szkoły, które muszą radzić sobie w realiach obostrzeń pandemicznych. Zapytaliśmy kilku dyrektorów o przebieg tych przygotowań. Uważam, że jako szkoła dołożyliśmy wszelkich starań, żeby młodzież otrzymała należyte wykształcenie, odpowiednio została przygotowana do egzaminu maturalnego. Odbyliśmy przeróżne szkolenia, sprawdziliśmy wszystkie procedury. Natomiast wczoraj, dzisiaj dopinaliśmy już przygotowanie sal, dopinaliśmy przygotowanie dokumentów, sprawdzenie wszystkich aktualności, więc jesteśmy przygotowani. Ławeczki naszykowane, każda klasa jest dostosowana do potrzeb związanych z maturą. No właściwie można powiedzieć, że nawet dzisiaj już moglibyśmy pisać egzamin, bo jesteśmy gotowi. Oczywiście wszystko zgodnie z przepisami i zaleceniami związanymi również z epidemią. Młodzież będzie musiała dezynfekować ręce na terenie szkoły, nosić maseczki. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczniów, ponieważ każdy z nich będzie wchodził jednym z pięciu wejść, które zostały przygotowane na czas egzaminu maturalnego. Przedmioty typu torebki, kurtki muszą być złożone w odpowiednich przezroczystych torbach w wyznaczonym miejscu. Mamy już te procedury i przygotowane, i przekazane też uczniom, rodzicom, bo to kwestia jest godzin wejść uczniów, kwestia ilości wejść, kwestia zachowania się na sali, więc o to uczniowie na pewno nie muszą się martwić. Dzieci będą wchodziły do szkoły dwoma oddzielnymi wejściami o określonych godzinach. No tak jak tutaj wskazują procedury, co 15 minut dzieci będą przybywały do szkoły, no i będą dokonywały poszczególnych elementów, które są konieczne, bo tutaj na sali się zjawić. Czyli najpierw do szatni, zostawiają wszystko, co należy, przybywają przed salę, losują numerki, wchodzą na salę, no i czekają, jak przewodniczący z wybranym uczniem przyjdzie z arkuszami na salę, no i otrzymają pakiet do działania. Tegoroczna matura stanowi wielką niewiadomą dla wszystkich zainteresowanych. Placówki po raz pierwszy uczyły zdalnie niemal cały rok szkolny. Lekcje odbywały się płynnie. Nauczyciele wszyscy realizowali poszczególne lekcje z poszczególnych przedmiotów. Na terenie szkoły od kilku miesięcy odbywały się konsultacje w małych grupach do 5 osób, gdzie młodzież mogła dopytać, skonsultować niejasności. Natomiast również odbywały się konsultacje online. Ze strony nauczycieli wydaje się, że wszystko zostało dokonane, podstawa programowa zrealizowana. Dzieci łączą się jeszcze dodatkowo na fakultety, także jeszcze mogą sobie coś w takim trybie szybkim powtórzyć. A to na ile umieją, no to już tak naprawdę zależy od nich. No na pewno mieli trudniej niż chociażby ich koledzy, ci co byli rok temu, ponieważ no chociażby tutaj cały rok oni już na zdalnym przebywają na uczaniu. I chyba wszyscy nauczyciele czy rodzice i uczniowie to widzimy, że jednak bardzo trudno jest się w przypadku nauki zdalnej zdyscyplinować zwyczajnie. Jednakże mamy takie sygnały, że łączyli się w różnego rodzaju grupy i sami poza również zajęciami spotykali się na zdalnie na platformie, której my używamy i również między sobą się uczyli i próbowali ponadrabiać zaległości, które na pewno są z nauki zdalnej. Korzystając z okazji, chciałabym również podziękować nauczycielom, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie młodzieży, byli bardzo zaangażowani, za konsultacje, za te liczne godziny, które poświęcili pracując z młodzieżą dodatkowo. Teraz tylko czekać na uczniów, czekać na arkusze, trwać przy tym, żeby te arkusze były przyjazne uczniowi i myślę, że będzie dobrze. Kluczowe do osiągnięcia dobrych rezultatów będzie poradzenie sobie ze stresem. Na razie maturzyści odczuwają ulgę, że egzamin odbędzie się w zaplanowanym terminie. Wyrażają to swoje ogromne zadowolenie i twierdzą, że gdyby ten egzamin był przesunięty na przykład o miesiąc, jak to się odbyło rok temu, to byłby to dla nich duży problem. To nie jest niestety coś, czego dzieci się pozbędą, bo stres takim sytuacjom towarzyszy zawsze. Matura to jest tak poważny egzamin, to jest dla nich takie przeżycie, że myślę, że stres będzie nieodzowny, ale znają techniki opanowania stresu, więc niech korzystają z tego. Przede wszystkim, żeby się nie denerwowali, spokojnie i ze zrozumieniem czytali polecenia i odpowiadali zgodnie z pytaniami, ponieważ najczęściej popełniane błędy to niezrozumienie pytania. Przez te 3 dni to chyba już, żeby odpocząć, podejść wypoczętym do matury, tym bardziej, że mamy teraz weekend majowy, dobrze, że są obostrzenia, to może uczniowie będą w domu. Wszyscy nie mogą się już doczekać normalnych zajęć. Na uczniów ZSP nr 1 w Sieradzu czeka zmodernizowany budynek. Remont już jest na finiszu, już są ostatnie poprawki, takie
niedociągnięcia są po prostu jedynie usuwane. Wszystkie prace remontowe są już praktycznie skończone. Czekamy na kolejne poluzowania. Z tego, co z doniesień medialnych na razie, co możemy stwierdzić, to że niedługo wszyscy po prostu wrócą na zajęcia praktyczne w pełni. Na razie jednak czas na matury. Czego życzą sobie nauczyciele po tegorocznych testach? My nauczyciele na pewno życzymy sobie spokoju, ale wspólnie życzymy sobie wysokich wyników na egzaminie maturalnym.